Jakiś brudny kubek od spodu. Kawa. Co za ujęcie. Pełne pro. Wczoraj widzę, że Rafał zakończył vloga takim zdaniem, które gdzieś tam mi wypadło, że podcasterzy, nie podcasterzy, tylko vlogerzy mają przesrane. I tak jest, szczególnie jeśli ma dzieci, no w dwóch kontekstach. Po pierwsze, właśnie biegnę za dwoma, staram się to jakoś korelować i nie za bardzo czuję, że mam kontrolę nad tym, podczas kiedy nagrywam. Właśnie, mało na drogę nie wybiegł. Chłopie, to jest jedna rzecz, że po prostu brakuje trzeciej ręki w tym momencie, bo tu trzymam lunchboxy w tej ręce, w tej jednego chłopaka, jeszcze telefon i jeszcze, no, brakuje trzeciej ręki. A w innym kontekście, przesrane, no bo wiesz, jak to jest z dziećmi, nie? Mają swoje potrzeby podstawowe, jak każdy, ale same o siebie nie zadbają w tym względzie. Więc faktycznie mamy, a jeszcze jak ci wiatr wieje, kiedy nagrywasz i ci się nie uda, a tutaj masz dzieci wokół siebie, no to faktycznie brakuje. Więc jeżeli nie masz dzieci jeszcze i vlogujesz sobie, to wiedz, że naprawdę masz bardzo komfortową sytuację, jeśli chodzi o robienie tego typu rzeczy, bo masz dwie wolne ręce, gdzie u mnie teraz ciężko auto otworzyć. Dostaję takie zapytania w związku z tym, że na vlogu dzielę się też takim życiem właśnie rodzinnym. Grzesiek, jak ty sobie radzisz z tym wszystkim? Kręcisz vloga, robisz biznes, żona wyjeżdża, masz czwórkę dzieci, szacun i w ogóle jak ty sobie z tym radzisz? I jaka jest odpowiedź? No po prostu jak sobie radzisz? Myślę, że pewne rzeczy, które byłyby nie do przyjęcia dla innych, są już do przyjęcia dla mnie. O co chodzi? Chodzi o priorytety. To znaczy, każdy z nas ma taką samą ilość czasu w ciągu doby, każdy z nas ma taką samą mniej więcej ilość energii. Nie jesteśmy w stanie być supermenami i zrobić wszystkiego 10 razy szybciej czy więcej. Po prostu się tak, no nie da się rozciągnąć czasu czy coś. Można mieć bardziej większą lub lepszą efektywność, ale o czym mówię? Na przykład kiedyś bardzo ważne było dla mnie, żeby mój samochód był idealnie wysprzątany, zawsze czysty, idealnie lśniący, umyty. No i lubię faktycznie być w czystym samochodzie, lubię być w czystym domu, lubię być w czystej kuchni. Ale od pewnego czasu nie jest to dla mnie już priorytetem. Ciągle lubię i czasami frustruje mnie to, że mam rzeczy brudne albo niedopracowane, ale priorytetem staje się rodzina, priorytetem stają się dzieci. Umyte, czyste, zadbane, ale przede wszystkim zadbane w sensie czasowym, to znaczy bycie z nimi i dawanie im swojego czasu. To jest priorytet i niestety nie wszystko się da wtedy dograć i zrobić tak perfekcyjnie po prostu, bo się nie da. No tutaj jest, tak jak mu właśnie ktoś mnie pytał, jest i biznes, są i sprawy rodzinne inne, i przypadkowe rzeczy, które się zdarzają, coś się zepsuje, trzeba naprawić i tak dalej. I jest czwórka dzieci. I teraz co jest priorytetem? I już czasami niektóre rzeczy niech będą sobie zepsute, niech sobie na razie poczekają. Trudno, a być może nigdy nie doczekają się tej naprawy, dlatego że ważniejsza jest relacja z nimi. Ważniejszy jest czas z nimi. Ważniejszy jest to, co będziemy wspominać po latach. I po latach nie będę wspominał tego, że jeździłem czystym samochodem, że miałem czysto w domu, że miałem zawsze pomalowane ściany, że zawsze miałem czysto w kuchni. Po latach będę wspominał każdą chwilę, każdą minutę spędzoną z moją żoną, z moimi synami, z moją rodziną. Dlatego o ile zawsze określałem się trochę takim mianem takiego pedanta, w sensie lubi mieć wszystko poukładane, ładne i czyste, to teraz przyzwoiłem sobie to w głowie, co jest moim priorytetem i zgadzam się zdecydowanie łatwiej, nie wiem, na jakiś bałagan, nieporządek, niedopracowane rzeczy, ponieważ coś innego jest ważne, kiedy się ma po prostu więcej dzieci. Gdy mam rodzinę, to po prostu ona jest priorytetem, bo po to przecież właśnie jestem. Z moją żoną, z moimi dziećmi, żeby z nimi być. To o tym już mówiłem wcześniej, we wcześniejszym odcinku którymś, więc tak jest, to jest ciągle prawda.
I to samo tyczy się właśnie moich klientów, czy chociaż spraw biznesowych. One są zawsze na drugim miejscu. Jeżeli chcę traktować te rzeczy równo, że wszystko jest ważne, i biznes jest ważny, i rodzina jest ważna, i tak samo są ważne dla mnie, to wtedy powstaje bardzo duża frustracja, ponieważ nie jestem w stanie fizycznie o wszystko zadbać w takim samym stopniu. Więc właśnie, to jest kwestia wyboru. Co wybierzesz? Czy wybierzesz ganianie i dbanie o szczegóły cały czas i frustrowanie się, czy wybierzesz po prostu akceptację rzeczywistości i cieszenie się tą chwilą, która jest. I właśnie ja teraz jadę z nimi cieszyć się tą chwilą, która jest. No to mam jedną wolną rękę i drugą wolną rękę teraz na chwilę, więc to jest czas, żeby zrobić coś do jedzenia. Hej, przyłapałeś mnie na robieniu mojego ulubionego dania. I okazuje się też, że ulubionego dania moich dzieci, nie wszystkich, ale tych starszych. Tak sobie dzisiaj rozmawiałem z kolegą na telefonie na temat właśnie życia i problemów, jakich doświadczamy. I każdy z nas doświadcza jakichś problemów w życiu. To są czasami problemy z finansami, to są czasami problemy ze zdrowiem. Czasami są to problemy typu coś, co my widzimy, że inni na przykład mówią, że mają problem, a nam się wydaje, że to w ogóle nie jest problem. Ale właśnie taka fajna anegdota, taka fajna metafora problemu przyszła nam do głowy, kiedy rozmawialiśmy, że czy kolega przedstawił właśnie, że idzie dziecko małe dziecko, które niesie lizaka, i ten lizak wypada z ręki i upada na ziemię, i dla tego dziecka to jest po prostu problem wagi końca świata. Koniec świata, bo upadł ten lizak, który był taki dobry. I dla nas to jest żaden problem, bo wiemy, że można pójść i kupić następnego, tym bardziej nie chcielibyśmy, żeby dziecko na przykład jako rodzic, żeby podnosiło z ziemi i brało jakiegoś tam brudnego lizaka. Natomiast dla tego dziecka może to być duża trauma, jeżeli w odpowiedni sposób jako osoba wspierająca nie zareagujemy i nie daj Boże jeszcze obwinimy go o to, w jaki sposób te lizaki jest, że ci ciągle wypadają z ręki na przykład. Takie rzeczy też się zdarzają. Widziałem w życiu tego typu rzeczy, że Bogu ducha winne dziecko dostaje po prostu zostaje obwinione o coś, co w ogóle nie jest winą tego dziecka, więc właśnie, więc to są rzeczy, to są problemy. I teraz dlaczego mówię o takim przykładzie, ponieważ to, co dla nas dzisiaj jest problemem, dla wielu osób problemem nie jest. To, co dla nas dzisiaj jest bardzo męczące, dla innych osób nie jest. I to, co dla nas dzisiaj jest trudne, dla nas samych za kilka lat być może będzie powodem do śmiechu, będzie powodem po prostu do żartów. I tak samo jest w przyszłości, to znaczy to, co dzisiaj wydaje nam się, że nie jest problemem dla kogoś innego, może dla nas być problemem za jakiś czas, czyli na przykład ktoś powie, że duża ilość pieniędzy nie jest problemem, bo przecież jak się ma za dużo, to nie jest żaden problem, ale osoba, która ma dużo pieniędzy, będzie widziała w tym problem, bo będzie musiała myśleć o tym, w jaki sposób te pieniądze zainwestować, czy w jaki sposób te pieniądze zabezpieczyć, żeby one nie zniknęły, nie zginęły, ale też żeby nie zepsuły na przykład relacji z rodziną, relacji ze współpracownikami i tak dalej, więc to są różnego rodzaju problemy. Nie zawsze problem jest z brakiem, czasami problem jest z nadmiarem czegoś. Nie tylko o pieniądze chodzi, ale też o każdą inną dziedzinę życia, więc zapraszam Cię do tego, żeby się zastanowić dzisiaj nad tym, co dla Ciebie jest problemem i dlaczego ono jest problemem. I dla mnie jakiś czas temu problemem było znalezienie czasu dla rodziny w tym całym biznesowym
bałaganie, to znaczy dużo czasu poświęcałem na biznes, na pracę i teraz znalezienie czasu na rodzinę. Jakiś czas temu tak było, że się z tym zmagałem. Natomiast taką rzeczą, którą sobie uzmysłowiłem bardzo, to było to, że zobacz, po co ja właściwie robię biznes? To jest takie właśnie ważne pytanie w życiu człowieka. Po co robisz biznes? Po co to robisz? I często odpowiedź jest: robię to dla mojej rodziny, robię to dla moich dzieci, robię to dla mojej żony, robię to dla tego, żebym miał więcej czasu. No i faktycznie, na ile to zajęcie się biznesem spełnia ten cel? Na ile ten cel zostaje osiągnięty? I to jest super ważne pytanie, szczególnie jeżeli właśnie ma się rodzinę, ma się dzieci, to wtedy człowiek ten czas dzieli między pracę, rodzinę bardziej, zdecydowanie bardziej niż jak jest singlem na przykład, bo wtedy jest jakby sam ze sobą, natomiast z rodziną to dzielisz ten czas, bo chcesz go dzielić, tylko że bardzo łatwo można uciec w pracę. No właśnie, to jest taki mechanizm ucieczki, który jest bardzo ciekawy. Hey guys, let's go. Okej, okay, i na tym kończę dzisiejszego vloga. Już jest wieczór i ja nawet przystałem już na sofie z dziećmi. Teraz się obudziłem i dalej spać. Życzę tobie wspaniałego wieczoru, dnia, w zależności kiedy będziesz to oglądał i widzimy się jutro z kolejnymi przemyśleniami.